Witam serdecznie wszystkich z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. E, tak, muszę się wziąć za temat pomp ciepła, bo to co ludzie na YouTube i innych stronach, jak Facebooku wygadują, to jest dosłownie paranoja i imbecylizm. Oczywiście wodam link do źródła. E, komputer Świat. Pompy ciepła będą przyszłością, ale nie są bez wad. Nie wszyscy zdają sobie z nich sprawę. Pompy ciepła wybrane są przez coraz więcej inwestorów chcących cieszyć się bezobsługowym i ekologicznym. No powiem wam szczerze, z tą ekologią to mają tyle wspólnego jak no jakby to powiedzieć, jak gnój, kurde, z emisją CO2. Systemem ogrzewania budynków z opcją rozbudowy instalacji o produkcję CWU. Nie wszyscy jednak decydują się na ich kupno, głównie ze względów finansowych. Tak, bo najbiedniejszych nie będzie na to stać, a rządy jakoś nie chcą dofinansowywać yy, najbiedniejszych. No. Ale pompy ciepła mają też inne. Tu powiem ukryte wady, których ci nawet serwisant ani sprzedawca nie powie. Wady, z których wszyscy, znaczy nie wszyscy zdają sobie sprawę. No, Tutaj tego nawet nie będę czytał. Albo w sumie. W tekście umieściono linki reklamowe. To... No. Na mamach komputerów światu wielokrotnie poruszaliśmy już temat pomp ciepła jako urządzeń, których w kolejnych latach pozwoli objąć dary w młodych metodach ogrzewania, by zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Kurwa, a jakie to są szkodliwe substancje? CO2 jest potrzebne roślinom do wzrostu i. Prowadzenia fotosyntezy. Kurwa, to jest przecież podstawą biologii. Jeżeli w atmosferze ziemskiej za, zmniejszy się za dużo emisji CO2, to rośliny zaczną obumierać. Czego tu kurwa nie rozumieć? No. Aha. W związku z decyzją, i tutaj jest kluczyk, Komisji Europejskiej w łowie 2020 roku o dochodzeniu, o odchodzeniu od gazu, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE, rozpoczęło się. Poszukiwania alternatywnego rozwiązania dla gospodarstw domowych, i pompy ciepła okazały się dla wielu trafionym wyborem? Kurwa, pokażcie mi tych ludzi, dla których pompa ciepła stała się trafionym wyborem. Jak na razie na YouTube słucham, że na początku pompa zużywała tylko 8 kW, a teraz nawet 89, że gościu musi brać pożyczkę w providencie, żeby zapłacić rachunki za prąd. No to gdzie tu jest sens, a gdzie logika? Nie da się ukryć, że sprzęty te mają wiele zalet. Tak, to jest prawda, ale nie są one wolne od wad. Sprężarki psują się na potęgę. Finy w wymiennikach ciepła, w pompach ciepła, zimą nie mają gdzie oddawać energii i po prostu wydajność pompy spada o połowę <laughs> jakich konkretnie przede wszystkim chodzi o wysoki koszt na początku inwestycji Co się zgodzę, to jest prawdą ale to nie wszystko co zniechęca właścicieli gospodarstw z domowych do usuwania starego piesa na węgiel, drewno czy gaz wiecie, powiem wam coś takiego że jak słyszę te wypłociny właścicieli pomp ciepła, którzy się chwalą jak to tanio i fajnie to no mi się w żołądku mikser kurwa włącza dostaję po prostu z gagi bo po prostu widzę, że oni rżną głupa i tyle wysoki koszt początkowy, koszt pompy ciepła Uzależniony jest od wielu czynników wielkości instalacji powierzchni, jaką trzeba ogrzać. Powiem Wam tak, jeżeli macie dom minimum 70 m2, to dla taki dom dajecie pompę, która ma 45 kW. To jest logiczne. A ludzie mają domy po 200 m, a dają pompy 14 kW, 20, to jest za mało. Ale co ja sobie się tam znam? <laughs> Jaką trzeba ugrzeć? A co z tym idzie, mocy? W grę wchodzi również technologia wykorzystywana do produkcji ciepła. Wyróżniamy gruntowe pompy ciepła. Gruntowo-powietrzna pompa ciepła jest najlepsza, mogę powiedzieć. Z pionowym i poziomym kolektorem, pompy powietrzne. Powietrze, 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 woda oraz pompy wodne, woda, woda, w woda. w zależności od tego, jaką zdecydujemy się, koszty montażem to 50 tysięcy zł w przypadku gruntowej pompy ciepła, a wcale że nie, bo kurwa możecie kupić pompę na własny koszt i zamontować ją samemu i już 50 tysięcy wam odchodzi. 65 tysięcy przy pompie woda-woda, 30-45, gdy mieliśmy o pompie powietrznej. I chodzi mi o to, ludzie, właśnie, że w tym elemencie, tutaj zimą, ten element nie ma gdzie przekazywać energii, i dlatego spadek wydajności pompy jest o połowę. Jeżeli zimą mamy niską wilgotność powietrza, to ten element nie ma gdzie przekazywać tej energii. Pompa ciepła najwydajniej działa wczesną wiosną i późną jesienią, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Ale zimą, jeżeli dajmy na to wilgotność powietrza jest wysoka, to finy, które znajdują się w tym miejscu, zamarzają, co fopoduje, powoduje spadek wydajności pompy, a nawet jej awarię. No, ale wielu posiadaczy pomp ciepła na YouTubie Wam tego nie powie. Jak się łatwo domyśleć, nie wszystkich stać na wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zwłaszcza w przypadku montażu tego typu sprzętów, dobrze jest również przeprowadzać termomodernizację całego budynku. W przypadku starszych gospodarstw domowych, może to się. Wysiąść z wymianą drzwi? Yy, a na chuj drzwi? Kurwa, szczerze? A na chuj drzwi wymieniać? Jeżeli drzwi są stare, a są dobrze wykonane i są proste w miarę, no to po co je wymieniać? Okien? Czy dodatkowym dociepleniem ścian, dachu? Co? Czy, 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 co? Dachu? Na chuj dach docieplać? To jest kurwa poddasze dociepla i strop. Dobra, nie znam się i tyle to rodzi kolejne koszty, przez co wiele osób rezygnuje z własnej pompy ciepła. Wcale się nie dziwię, bo każdy ma kurwa mózg i umie go jednak używać. Widać, kosztorysu. Oczywiście istnieje program dofinansowania. No, zajebisty program dofinansowania. Kurwa, jak słyszę, to tylko ludzie narzekają na ten program. Jednak nie zawsze pozwala on na pokrycie wszystkich kosztów a wkład własny może się okazać zbyt duży dla wielu gospodarstw. No bo tak, bo jak macie zbyt duży wkład własny, czyli ja wypierdalam 50 tysięcy, no to już nie dostaniecie dofinansowania, bo powiedzą, no panie, ale pan ma 50 tysięcy, to cię kurwa nie stać? No to sprzedaj samochód, już będziesz miał na pokrycie wszystkiego. No to... Wiecie, przez decyzję debilnych urzędników... Najbiedniejsi zawsze będą cierpieć. Czy to przez Komisję Europejską, czy to przez urzędników w danym kraju. Najbiedniejsi zawsze będą cierpieć. Dopóki ta się kurwa nie zmieni, to tak zawsze będzie. Że bogacze będą latać dżetami w powietrzu, a biedni będą wyjadać ze śmietnika. To jest prawda, jest to faktem. Jak ktoś nie wierzy, no to niech sobie poczyta. Jest to faktem po prostu potwierdzony. Niestety, pompa ciepła nie sprawi, nie sprawdzi się w każdym budynku. Wspomnieliśmy wcześniej o konieczności przeprowadzania termomodernizacji. Nowy sposób ogrzewania to jak najbardziej wydajny. Wiąże się również z tym, co w danym budynku. Pełni funkcję odbiornika ciepła. Tradycyjne grzejniki nie sprawdzą się w przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła. No tak. Podejrzewam, żeby się sprawdziły po prostu i tyle, tylko ktoś tu chce dodatkowo zarobić Ale to by trzeba przeprowadzić badania naukowe w yy, po prostu w niestandardowych warunkach i tyle. Tradycyjne z nie zobaczę. Dlaczego przy takiej inwestycji konieczne jest zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego, instalacja ścienna lub sufitowa lub podłogowa? No, z tą podłogową to trochę chujowe, bo wiecie, wszystkie zarazki, bakterie, jeżeli macie na podłodze, to w, w, w wyniku ogrzewania podłogi podrywają się wam do góry. I wy to potem wdychacie i chorujecie non-stop, i to też właśnie dziwne rzeczy się potem dzieją. No, jak się łatwo domyśleć, w wielu gospodarstwach nie ma takiego typu systemów. Dlatego trzeba albo przygotować się na kolejne wydatki no to już praktycznie wszystko, wszystkie koszta jeżeli byśmy wszystko to wzięli to już dochodzi do 150 tysięcy na całe y, przygotowanie i tak dalej albo zainwestować w wysokotemperaturową pompę ciepła współpracującą z istniejącymi o z inwestycją niami do 65 stopni instalacjami przepraszam ja się pomyliłem y, czyli tradycyjnymi grzejnikami <laughs> Kurwa. Ja czegoś tu, wiecie, nie rozumiem, yy, bo pompecie yy, temperaturę na grzejnikach wystarczy, że nastawicie maksymalnie na 45 stopni i też wam to ogrzeje dom. Wiecie, ja jak czasem słyszę, że ktoś grzeje wodę na grzejnikach do 90 stopni, to się zastanawiam, czegoś tu się z własnym. Przepraszam, że to powiem, chujem na web znamieniu. Ja u siebie grzeję wodę w piecu do temperatury. 49 stopni mi to wystarczy w zupełności, a nie do 90. Dobrze. Sęk w tym, że tego typu konstrukcje są około 30% droższe w utrzymaniu, zużywają więcej prądu niż urządzenia operujące w niższych temperaturach. We współczynnych wysoko temperaturowych pompach ciepła stosuje się rozwiązania mające zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przy łagodny rozruch sprężarki. No właśnie i to jest pamiętajcie, w lodówce, w zamrażalnikach, we wszystkim, co działa na zasadzie sprężarki, sprężarka wpierdala wam kupę prądu. To jest zawsze sprężarka. Sprężarka ma zasadzie sprężyć jakiś czynnik roboczy, ale to wymaga kupy energii. Jednak cała instalacja daje, dalej będzie ona bardziej prądożerna. No, jeżeli w przypadku mamy w panele fotowoltaiczne na podwórku, no, to powiem wam szczerze, że to już tak bardzo nie odczujemy. O, i to jest moja ulubiona kwestia. Pompa ciepła, a prąd a co w przypadku blackoutu? Nie blackoutu, tylko w przypadku zaniku zasilania spowodowując, spowodowując, spowodowanego, przepraszam bardzo, spowodowanego na przykład wyrzutem materii ze Słońca, rozbłyskiem słonecznym yy, nie wiem, detonacją bomby atomowej w wyższych warstwach atmosfery, która wytwarza EMP i tak dalej wtedy w, i tak jesteście w ciemnej dupie. Inny argument przeciw pompom ciepła, który pojawia się w rozmaitych na ten temat, dotyczy całkowitego uzależnienia, uzależnienia się od prądu. W przypadku czasowego bla, braku energii elektrycznej, pompa ciepła nie będzie działać. No kurwa, jak ma działać z powietrza? Co w teorii oznacza problemy z ogrzewaniem. Kurwa, to zacznijcie budować sobie ziemianki na własnych działkach i po prostu jak nie będzie prądu, będziecie szli krzemieniami, rozpalali ogień jak Neandertalczycy i będziecie tam czekać tak długo aż prąd powróci. Bo ja tak to jedynie widzę. W przypadku czasowego braku energii elektrycznej, pompa po ciepło nie będzie działać, co w teorii oznacza problemy z ogrzewaniem, które mogą z tą stanowić duży problem w okresie zimowym. Kurwa, dopiero się domyślić tego. Trudno się z tym nie zgodzić, jednak warto mieć na uwadze współczesne piece centralnego ogrzewania również wymagają prądu do poprawnego działania. No nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym. Ja też mam piec centralnego ogrzewania, który ma sterownik, i mam coś takiego, co się nazywa UPS, który ma akumulator 120Ah, a, do, a dopiero będzie go miał, jak go kupię. I na takim akumulatorze ten UPS wytrzyma mi, już wam powiem, 18 godzin. Przy poborze 60W. No. Pozwala cyfrowy sterownik, który odpowiada za regulację temperatury oraz pompa rozprowadzająca wodę po układzie nie zadziała bez energii elektrycznej. W przypadku kotów CO można przez kilkanaście godzin dostarczać prąd za pomocą agregatu. Co za debil to pisał, jakiego agregatu, kurwa. Jeżeli sąsiady wam pozwolą na posiadanie agregatu, bo teraz, kurwa, coś słyszałem, że jeżeli chcesz mieć agregat prądotwórczy, to je teraz sąsiady na policję donosy piszą, że za głośno, że im to przeskadza. Powiem szczerze, twój podw twoje podwórko, twój plac, tw twoja działka, chuj sąsiada obchodzi, co masz i tak dalej. Więcej o tym piszemy w jednym z naszych wcześniejszych tekstów. Jednak pompy ciepła będą wymagały zbyt dużo mocy. No, to jest prawdą. Ile tego jest? O Boże, jedyny jak to dużo tekstu jeszcze. Dobra, ale tu się kończy. <laughs> Dlatego inną inwestycją polecaną przy okazji montażu pomp ciepła jest fotowoltaika. Czy zakup. Własnego magazynu. Nie polecam, nie polecam, nie polecam magazynu energii. Jeżeli chcecie magazyn energii, to zróbcie go sobie sami, albo najlepiej jedźcie na, do jakiejś kasacji, gdzie kasują samochody uszkodzone. Zdemontujcie sobie baterię z jakiegoś Volkswagena elektrycznego czy, te, czy Tesli i tą baterię wykorzystajcie jako kurwa magazyn energii. To Was będzie mniej kosztować. <laughs> Nie polecam magazynu energii i tego, co oni chcą wam wcisnąć, bo on kosztuje 120 parę tysięcy, a wydajność tego magazynu jest taka jak. no, jak dzik buszujący w krzakach. Jednak wiąże się to z kolejnymi wydatkami, na które nie wszyscy. Chcą się zdecydować zdaniem Tomasza, kurka, specjalisty do spraw... Kurwa, powiem wam tak, specjalisty pompy ciepła w firmie coś tam. Specjalistą można zostać nawet menel, kurwa, na ulicy. Ja też mogę się ogłosić specjalistą komputerowym, w internecie sobie wydrukować, kurde, dokumenty odpowiednie nawet z pieczątkami i tak dalej. To nie jest, kurwa, problemem. Przepraszam za słownictwo, ale mnie wkurwiają takie debilne teksty, kurwa, w takich artykułach. Eee, przy ewentualnych zanikach prądu pompa ciepła pozostaje, przestaje działać. Tak jak wy, w przypadku innych źródeł ciepła, brak prądu spowoduje unieruchomienie sterownika oraz pompy obiegowej, biorąc pod uwagę zanik prądu na 3-5 godzin. Instalacja ogrzewania na tyle nagrzana z nagromadzona ciepła w stanie, że pozwoli utrzymać komfort cieplny do momentu załączenia energii elektrycznej. I to jest jego kurwa wypowiedź. No, wiecie co? No, po prostu powiem szczerze, jakby to w zupy wysą. Pompy ciepła. Nie są tak wydajne w zimie. Kurwa, właśnie o tym ja pierdole mówię. Problem spadku wydajności przy spadku temperatury dotyczy tańszych. E, nie, 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 moje kochane robaczki. Nie tańszych tylko i droższych tak samo. W zakupie i montażu powierzchniowych pomp y, powietrznych, pomp ciepła zużycie prądu może się. Podwoić, jeśli na zewnątrz będzie od 2 do 7 stopni Celsjusza. Chyba kurwa na minusie. Ech, ech. W każdej instrukcji pompy ciepła macie napisane, do jakiej temperatury jest dana wydajność. Te najdroższe pompy ciepła mają rzekomo do minus 25, ale potem to niektórzy, którzy je posiadają, będą kwiczeć jak świnie, w, w, kurwa w korycie. No bo się okaże, że pompa stanie dęba. To właśnie te instalacje cieszą się największą popularnością. Zdaniem nie będę czytał tego pana prezesa polskiej. Y, organizacji rozwoju technologii pomp ciepła y, port PC w 2020 masz 95% wszystkich sprzedanych pomp ciepła na lokalnym rynku to właśnie modele pracujące powietrze z otoczenia ja się już tu nie powiem nic właśnie ludzie strzelili se w łeb i na tym zakończmy już nie chce mi się